Dotarliśmy do weterynarza i trzymajcie kciuki. My już po weterynarzu. No i taki update całej tej sytuacji. Dalia ma po prostu zaćmę, już ze względu na to, że ma swoje lata. Dostałam numer do Krakowa, do okulisty, który się zajmuje usuwaniem zaćmy. No ale to trzeba zobaczyć na Dalię, czy ona się po prostu klasyfikuje też pod taką operację, ze względu na jej problemy z sercem i tak dalej, i tak dalej. No tutaj weterynarz mi powiedział, że to jest kwestia, że Dalia zapamiętuje dom, pies w ogóle zapamiętuje dom i działa na zasadzie zmysłu węchu, tak się po prostu przestawia i że jest okej. No, no wiecie, stresuje mnie to, nie chcę się przyznać do tego, ile Dalia ma lat i po prostu nie przechodzi mi to przez gardło, więc no, wydaje mi się, że jeszcze będziemy próbować, nie? Zobaczymy, co powie lekarz. No. No tak, no chcę się umówić do tego Krakowa, już dzisiaj jest weekend, zaczyna się, więc początkiem przyszłego tygodnia po prostu zadzwonię i dowiem się, co i jak. Także nie wiem, no najwyżej po prostu, no tak jak to już jest z tym wiekiem, że ta zaćma z nami po prostu zostanie. Chociaż chciałabym, żeby ona widziała, bo ostatnio po prostu przechodziła przez salon i uderzyła w koszyk, który stał na środku. I mówię to weterynarzowi, a weterynarz powiedział, że po prostu szła przez salon i nie zauważyła tego koszyka, który stał centralnie na środku. I weterynarz powiedział, że po prostu Dalia zapamiętuje dom i jakieś takie zmiany w przestrzeni, które nie pachną, a zazwyczaj no to, ten koszyk już trochę z nami jest, więc nie pachnie, no musi po prostu przyswoić po jakimś czasie. Zobaczymy, jak to będzie. Chciałabym, żeby było dobrze, bo już traumatyczne dla mnie było to jej serduszko. To było dla mnie straszne, jak się dowiedziałam. No, radzimy sobie z tym, jest okej. Dalia jest cały czas na lekach. Natomiast teraz jeszcze dużo tego zaćma. Przy tym wszystkim Dalia ma alergię, także no, dużo rzeczy się właśnie skrupiło w jednym czasie, co mnie troszeczkę no, stresuje, bo psiaki są dla nas ważne. Dalia jest z nami tyle samo, ile my jesteśmy po ślubie i jest dla nas bardzo ważne. No, ale jestem dobrej myśli po prostu. Powiem wam historię naszych dzisiejszych zakupów. Pojechaliśmy na zakupy po rosół. Na rosół. Kupiliśmy wszystko, wsiedliśmy do samochodu i powiedziałam, kurde, nie wzięłam nic na rosół. Więc poszłam i kupiłam wszystko na rosół, po czym dojechaliśmy do domu i kapłam się, że nie kupiłam mięsa na rosół. Jadę z powrotem. Dobra, update. Mój mąż sprawdził, ja byłam pewna, że nie mam nic w zamrażarce. Mam mięso na rosół, więc jakby idę spać. Stawiam na rosół. Hej! I got up for the letdown. Watching you just let my love go hit the ground. My heart was the only sound in my bedroom. In my head you weren't gone. I found pieces that you left, parts of you I didn't even know I had. So I put them on the shelf in my bedroom. In my head you weren't wrong. Bardzo ważna sprawa. Jaka? Musimy ogarnąć pokój Mikołaja. No, kojarzy się do zabawki do i tak dalej. Ikei chciałaś jechać? Czyli mogę wybierać, pomożesz mi wybrać. Myślałam o takiej szafeczce tam, gdzie ma ten namiot. Ten namiot musimy gdzieś przełożyć. No nie? I tam dać taką komodę na zabawki. I w miejsce tej szafki, co ma tą wiklinową, ją stwierdziłam, że może byśmy sprzedali po prostu.
i w miejsce tej szafki dalibyśmy też taki regał, ten sam, który będzie miał tam w jednym miejscu, też z takimi szufladami na zabawki. Mhm. Tylko on musi być do ściany przywiercony, bo on no, go przewróci. Tak. A ten będzie, wiesz, niski, bo to będzie taki maksymalnie taki stolik jak ten. Bo chciałabym, żeby on się mógł na nim bawić, no nie? Mhm. I on jest drewniany. Chyba, że... No. Lubię, jak tak kombinuję. Kochać cię to. No. Jakbyśmy to tak zrobili, że ten, że cały dół z łóżka odwalimy i damy tam te szufladowe półki? Ja też o tym myślałam. Myślałam, że to nie będzie fajny pomysł. Tylko czy to tak wyjdzie, bo wiesz co, centymetry. Ile ma taka półka, a ile ma łóżko i czy by to tak znaczy, wyszło? To są... Kupujemy. A nie, nie się zamawiamy to do domu? Nie, wolałabym tam jechać. Aha, to zobaczyć. Już myślę. Bo no to nie zmieścimy tego do auta. Nie chcę przyjechać. Ale to... i tak chcę tam jechać. Ja mogę myślałem, to zamówić to... potem, jak to zobaczymy i stwierdzimy, tak, to jest to. Aha. Ludzie robią takie rzeczy z tych kalaksów, że to jest abstrakcja. Ale w IKEA są też szuflady pod łóżko. Tak, ale to chodzi wszystko o wymiar. No ale jak i tak to chcemy odrąbać? Bo wydaje mi się, tak, że to i tak odrąbiemy. Tak, że zrobimy to sami. W tym momencie, jeśli to jest z jakiegoś tam, wiesz, zestawu, to później nie dobierzesz takiego kawałka. Łóżko ma na przykład 2 metry, a kalaksy wyjdzie na 1,90 m. Będziemy mieli 10 cm luzu. Rozumiesz, o co mi chodzi? A na długość, tak, no tak, tak. O to mi chodzi tylko. Lubię te emocje. Lubisz? Lubię. To bardzo się cieszę. Takiego... Na skraju... Wybuchu. Dałbym ci piątkę, ale trzymam aparat. Trzymaj. O, teraz to... Teraz tak wyglądam, nie? O, ty mendo, ty. Co? O co ci chodzi? Bezczelny. Chciałem powiedzieć, teraz to bym cię brał. Aha. Nie wiem, co ty sobie tam umaniłaś w głowie, że powiedziałeś, że są bezczelne. Zrobiłeś... No, zaśmiałem się z tego, no, co zapomyślałem. Aha, żebyś mnie brał i to... No, że to bym powiedział na głos i oni by to usłyszeli. Wow, teraz to już wszyscy słyszeli. Dobrze, Martu się zajmie się szukaniem, a Krzysiu sobie odpocznie. Mm-hmm. Jak Martu się już wszystko znajdzie, to wtedy mu skrótowo wszystko pokaże, tak? Sama kupę ze sobą zrobię. Wstępnie mamy powybierane meble, które chcielibyśmy dla Mikołaja do pokoju. Teraz się obudził, więc za chwilę pójdziemy do niego na górę zmierzyć. Aktualnie w jego pokoju jest istny Armagedon, bo dostał taką furę zabawek, których nie mamy gdzie przechowywać. I one są po prostu w reklamówkach, musimy je przesegregować i podzielić mu po prostu. No i przede wszystkim gdzieś je schować. I z tym tutaj mamy największego zgryza, także mam nadzieję, że się uda i wszystko nam się fajnie połączy, no nie? Ja jeszcze mam jeden pomysł, ale dam ci to na górze, pokażę ci, jak już tam u niego będziemy. Idziemy od razu, czy jeszcze się tam bawi? Jeszcze się bawi. To jeszcze damy mu chwilę czasu, żeby odpocząć. Jemu bądź nam. I pójdziemy. Taka zmęczona jestem. Taki zmęczony, to są małe fiusze. Przyszły mi wszystkie pozamawiane paczki z AliExpress. Mówię, że dostaję go miesiąca, jak się pyta, czy z miesiąca, czy z jednego wieczoru. Ale przyszły mi tutaj szklanki takie, więc jestem ciekawa, chcę pokazać je mojej siostrze, bo też się na nie czai. Więc zobaczymy, jak wyglądają i czy są całe przede wszystkim. Ostatnio wam pokazywałam, jaki przyszedł mikroskopijny dzbanuszek. Mam nadzieję, że szklanki będą lepiej trafione. Co, otwieramy je jeszcze teraz, zanim pójdziemy na górę? Tak. Dobra, to trzymaj i podaj mi nożyczki. Dziękuję. No to pochwal się, co to zamówiłaś. O, jak to... No dobrze jest to zabezpieczone. A tak jak ten twój kieliszek. Jakie ładne! I mniejsze, bo nie wiedziałam, które będą fajniejszą opcją.
ciekawa, czy wiesz, czy wchodzą tak. O, widzisz? Mm. I to jest super. To ktoś fajnie przemyślał, bo patrz, że zajmują tak, no nie? A tak jak wsadzisz jedną w drugą, no to ekstra. I zajmuje to naprawdę niedużo miejsca. Kubki będą mogły tak pasować. Tak, ale mamy każdy kubek, ale ja to lubię. No te już tak to precyzyjnie nie pasują do siebie. No tylko może te do tych? O. Teraz pasuj. Ty, no to nawet fajnie wygląda. Wiesz, ale to jest takie bardzo delikatne. Co, otwieramy dalej? Tak. To jest ta, ale byliśmy we obuwie i zmierzyliśmy młodemu. A co to jest? Moja mama zawsze mierzyła na buty na patyczek. Twoja mama jak? Jak wam kupowała buty? Palcem. Ale jak nie byłyśmy z nią w sklepie, to zawsze patyczek do stopy, no nie, domierzała i potem wkładała go do buta gdzieś na przykład, nie wiem, w sklepie. No. I tak sprawdzała. A na AliExpress jest coś takiego. Tu, no nie? No. Kładzie tu stópkę i wiesz, jaki ma rozmiar. Tylko jak widzę, aha, centymetry. Centymetry, ile ma centymetrów, no nie? I dopasujesz buty, bo już wiesz, na jaki rozmiar kupić te buty, no nie? O! Co to? To te pieluchy, te spodnie! To! Tak! A, to zajebiście. Zamówiłam kilka różnych. I co jest w środku? Taka mata, patrz. Aha, nie czuć, że to nie przepuszcza? Nie czuć. Może wytłumaczmy, co to jest. Żeby dziecko nie przemakało w nocy. Bo jednak pielucha czasami przemoknie, no nie? Mm. I wtedy wszystko jest zalane, wszystko jest do zmiany. Pościel, łóżeczko, wszystko, ubranka i tak dalej. I to są takie spodenki. Wzięłam spodenki i są jeszcze takie spódniczki, bo to też było pokazane. Żeby właśnie wszystko zachować w tym ciuszku jakby. I tak. Dzięki temu nie musimy, załóżmy, co rano zmieniać pościeli, nie? Tak, zgadza się. Znaczy to zazwyczaj przy dzieciach, które śpią całą noc, no bo jeśli się budzą w nocy, no to nie, no nie? Taka ale to nie wiem, czy ale to są spódnice spodnie, bo to... Tak, spódnice spodnie, bo tutaj są klipsy, no nie? Mhm. Zamykasz. Nie, no nie te spodenki co... super, a to takie... To takie... Takie. No zobaczymy, może przeprosimy. No może dokładnie. Miałam kilka różnych, no bo to wiadomo, że jak jednej nocy przemoknie, no nie, no to na drugą noc też musimy mieć. To? Ale te spodenkowate mi się bardziej podobają po prostu, ale które będą bardziej funkcjonalne, to zobaczymy. Tak, to przetestujemy i tu też są spodenki. Zobaczymy, co mu będzie wygodniej. Bo jednak mimo wszystko wydaje mi się, że chyba lepsze będą spodenki. Też mi się tak wydaje. Tak mi się to widzi. No zobaczymy. Obserwujcie, oglądajcie, to będziecie wiedzieć. I postaram się znaleźć te linki i wam tutaj wrzucić. To jest obiecujące. Ech, jak ja lubię te niespodzianki. A tu są z innej aukcji. Aha, takie bo same? Zastanawiałam się, czy ma znaczenie, u jakiego sprzedawcy to kupimy i czy to będzie się różniło jakością, nie? A to wzięłaś takie same samochodziki, tak? To było na auta, nie? No wiem, ale czy to jest ten sam produkt? Nie, te są inne. Dotknij. Grubsze są jakby? Grubsze są. W porównaniu do tych. Ale tu popatrz, środek jest inny. Od tamtych, te, a te, to są różni sprzedawcy, no nie? Przecież ten jest taki bardziej milusi niż ten. Tak, no. Ciekawe, zobaczymy, ale sprawdzimy. Ale kupiłam jedne, więc będę wiedziała, no nie? Dotknij to i wiem, co to jest. Na lód? To taka kostkarka. A to co ma być, niby kółka mają się zrobić? Tak, że mają być takie... No jestem ciekaw, czy to będzie działać. Oj, tutaj będzie dużo testów na najbliższych vlogach. Okej. Okay. I tak. A widzisz, no ma to sens, bo nalewasz... Ułamało się. Tu leży, no, na ziemi. No to dupnięte było. No dobra, no nieważne, trudno. Środek jest okej. Okay. Jest pęknięte mocno. Tu. Aha, no to tak. To trzeba skleić, bo to się będzie woda wylewać. Napisać do sprzedawcy. Zobaczymy, czy da się to ogarnąć. Jeszcze te kawałki pozbieramy i zobaczymy, może to skleję.
Ale ja najpierw napiszę o sprzedawcy. Tak, no ale o co chodzi? Tutaj ma wylać się nadmiar wody, no bo nalewamy do pełna, wylewamy nadmiar wody i wkładamy do lodówki i wychodzą nam takie kuleczki. Wiecie, fajne, na przykład na lato, żeby coś powkładać do środka, kawałki truskawek i coś tam i mieć do wody. Także chciałam, bo to tak ładnie wygląda, do tych szklanek tak myślałam, nie? Takie ładne kuleczki. I ostatnia. Tego to ci nie pokażę. A co to jest? No nie mogę, ale nie. Teraz. Czemu zielony? Nie mogę, ale ci. Będzie to niedługo. Ale nie mogę. Okej. Jak się spało, kochanie? Fajnie się spało? Dalia do ciebie przyszła, tak. Bing. Zmierzymy sobie łóżko, zobaczymy ile ono ma. Czy uda nam się to tak zrobić. Jakiej wysokości są te? Kojarzysz mniej więcej? 42 albo 39. 42 to jest tu, a 39 jest tu. To by było delikatnie wyższe. To nie byłoby problemu żadnego. Aha. Według mnie. No bo tu odtąd to liczymy, no nie? Tak, tak. Tylko nie wiem jak to jest tam, wiesz, ten materiał. Zmontowane. Ja też się nad tym zastanawiam. Bo tu jest jakby coś, co to trzyma, tak czuję. No zobaczymy. Tak? Dalia. 100 cm. Niecałe chyba. No lepiej byłoby troszeczkę mniej było. Tak, i tu są wszystkie zabawki Mikołaja. O. Kierownica, tak. Wow. Wow. Pytanie, czy my to tak damy radę zrobić? Wow. No. A pójdziesz do namiotu na chwileczkę? Do namiotu. Nie, okay. Nie, nie przewrócimy tego, no nogi. A ty chcesz to w tą stronę przewrócić? No tak myślałam. Dlatego się nie da podnieść teraz leży łóżeczko, popatrz jakie masz łóżeczko. Chcieliśmy to położyć na te klaksy, ale tutaj wychodzi na to, że się nie da, bo potrzebowalibyśmy się cofnąć aż tutaj, w to miejsce. Natomiast tutaj jest jeszcze całe no, trzymanie, tu jest trzymanie. Więc tak się nie cofniemy. No i to są fajne belki, bo to są belki z litego drewna, wiesz, po takim czasie nic tak. Się z nimi nie stało, więc nie możemy zrobić tak, że wywalimy cały stelaż i co, te sprężyny będą na tych kalaksach? Wiesz co chodzi? Nie, nie, nie da się no, tak. Nie, nie ma szans. Inną opcję musimy wziąć pod uwagę. Możemy to skrócić, no nie? Niby. Ja wiem, że możemy to uciąć tu, no nie? Tak. Tu. Ale co nam to daje? W tym momencie mamy tutaj taki kawałek. No i to trzeba było obić na nowo. Mamy taker. Bo Krzyś kupił mi taker. Na prąd. Taker na prąd, tak. Chodzi o to, że gdyby ten element cały był nawet z tej białej ekoskóry tutaj, to nie byłoby problemu. Ale on tu ma to szare i to wygląda bardzo źle. I denerwuje nas to. No niby można by było zrobić tutaj jakieś tam, żeby Mikołaj nie spadł, gdy tu będzie docelowo spał, no nie? Ale to by trzeba było to odbić, bo mi się wydaje, że to co tu jest, no nie? No. To, ten materiał jest zawinięty taką cieniutką deseczką, do tego wystaje. Mhm. I on jest przytakerowany i później jest ciągnięty tu i tu jest przytakerowany, no nie? Tak, może mieć rację. Czyli jak tutaj byśmy to odtakerowali po prostu, to jak zobaczymy tą cienką deseczką, którą jest przy ten materiał. Myślisz, i to chyba ekoskóra jest zrobiona tak samo? Ekoskóra jest tutaj tak samo zrobiona, czuć. Jest deseczka. I to byśmy mogli zdjąć. I zrobić swój materiał. I zrobić swój materiał, tymi samymi deseczkami je przybić po prostu. Tak. Tak możemy zrobić. Tylko zrobić to po prostu krótsze. No bo my musimy to uciąć. Bo te kalaksy muszą na czymś stać. No nie? Ale to ja nie wiem, czy te kalaksy w ogóle wchodzą w grę. Dlaczego? No mi się wydaje, że to jest zrobione za wysoko? Za wysoko. Więc musimy zostawić jakieś 6 cm. Musimy zostawić te 6 cm, bo się to inaczej nie będzie trzymać. A jak zostawimy te 6 cm, to... No to dodaj, tutaj to zrób. I dodaj jeszcze do tego kalaksa. To jest 6 albo 42. Bo 42 to jest ta grubsza strona? Jak leży, czy jak jest. No nie, no patrz, jakie to jest wysokie. To raczej, kochanie. Chcę zmierzyć sobie nasze jeszcze łóżko, żeby zobaczyć,
Bo Mikołaj tutaj bez problemu sobie radzi, żeby wchodzić, zobaczyć, czy ten kalaks to będzie za dużo, czy nie będzie za dużo. Zobaczymy całość. Tutaj ma jakieś 54 cm, 52 cm materac. Z materacem od ziemi. 52 cm, więc idziemy mierzyć, ile to tam wyjdzie. Stwierdziliśmy, że zaczynamy demolkę. Nie ma na co czekać. Zobaczyć, jak to wyjdzie.